Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To są to wynagrodzenia. Diety. Uchwała w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy Raszyn. Poproszę o informację przewodniczącego komisji budżetu, jeżeli to jest. Panie przewodniczący, my tylko zapomnieliśmy na temat uchwały, natomiast przekazałem tam do pana Krzysztofa, do pana Sławka, żeby zaproponował te wstawki i spróbujemy się dyskutować. To ja zaproponuję. Jak się jest przewodniczący, wiceprzewodniczący, proszę. To jest tak, jak widzicie, trudna sytuacja, ponieważ musimy ustalić to wynagrodzenie czy to diety sami dla siebie. Stąd te nasze takie dylematy, znaczy muszę się od jakiegoś czasu a może mamy? Już nie wyszałem. A my możemy jako sołtysi wam uchwalić, co będzie z tym sami zobaczymy. Jeżeli tylko są w stanie, to jeszcze za. Tak sympatyczni sołtysi są, że nie wątpię. Podejrzewam, że daliby nam pieniądze. Ale to nie, no nie ma innego wyjścia, tak? Jak rada sama musi ustalić sobie te wynagrodzenie. Po pierwsze, chcemy tu zmienić trochę sposób zapis tej ustawie, żeby to nie była kwota konkretna, a będzie to procentowy procent w stosunku do maksymalnej kwoty, jaka występuje, jak już przysługuje radnemu w naszej gminie. Ta kwota w naszej gminie, jaka by mogła teoretycznie przysługiwać, ta kwota maksymalna, wynosi 1987 zł. I zaproponowaliśmy, aby te kwoty oczywiście obniżyć, obniżamy sobie, tak że bardzo obniżamy. Procent jest właśnie do dyskusji, bo jedne osoby uważały, że to spłaszczenie powinno być, i uważają, że funkcyjni radni powinni dostawać znacznie więcej. No i tutaj teraz jest ten moment, gdzie trzeba będzie podejść tę kwotę. Jeżeli chodzi o przewodniczących rad i osiedli, tak, i sołtysów, również proponujemy zapisać to procentowo. Ja i podam za chwilę, jaki to będzie prawie proces tego nagrodzenia. Od kwoty maksymalnej. Podstawowe założenie jest takie, że musimy zmienić te diety w kwotach, które uchwaliliśmy w tym budżecie. Te kwoty zostały przewidziane w budżecie gminy Raszyn na 2015 rok. Mówię bez naszego udziału, bez większości. Zresztą chyba wójtek był ustalając to, jak ja pamiętam przynajmniej, nie ustalał tego z radnymi, jaka to być kwota. Tylko w tych kwotach się poruszamy, jakie były przewidziane w budżecie. Zarówno dla sołtysów tutaj przewodniczących, jak i dla radnych. Tadeusz, miałeś zaproponować jakieś tam pytanie. Proszę sobie notować, drodzy Państwo, żebyście rozmawiamy. Tak, jeżeli chodzi o sołtysów, przepraszam, bo wiem, że niektórzy z Państwa sobie bardzo krzywdzili i ja uważam, to bardzo słuszne, tak, że w przypadku nieobecności było zabierane 50% tej diety, która tam była. Proponujemy, żeby od stycznia, czy właściwie od grudnia, za nieobecność maksymalnie to wrócę 20%, a nie tak jak było 10%. To o tym już mówię, ale oczywiście to jest ten proces do dyskusji, bo tak jeszcze z nim. Proszę, tak, miałem taką propozycję i chciałbym ją złożyć. Tak jak tu już pan Sławek powiedział, że maksymalna kwota to jest 1987 zł, 27 groszy i procenty podnosimy. Ja bym proponował dla radnych 57%, dla przewodniczących komisji 70%, dla pani wiceprzewodniczącej rady i pana wiceprzewodniczącego 85% i dla pana przewodniczącego rady 95%. Tej kwoty, która przysługuje powyżej 15 tysięcy mieszkańców. I sołtysi wychodzi kwota 22%. To jest powyżej tej kwoty, którą Państwo w tej chwili otrzymujecie. To
znaczy nie można tam zwiększyć więcej, bo po prostu nie ma tych. Mamy zakres finansowy, który się nie zmienił. To była pierwsza propozycja, która złożona przez pana radnego. Zapraszam do takiej. Czy są kolejne propozycje? 57%. Szanowni Państwo, pan Tadeusz zaproponował procenty kwoty bazowej, czyli to kwoty 1987 zł za 10 groszy. Te 57% daje kwotę radnemu bez funkcji 1132,74 zł. Przewodniczący komisji 70% dodaje kwotę 1391,09 zł. Wiceprzewodniczący Rady jest to procent 85% od kwoty bazowej. Kwota 1689,18 zł. Przewodniczący Rady kwota 95%, czyli ten współczynnik, a kwota końcowa to jest 1887,91 zł. To są propozycje złożone przez pana radnego Pawlikowskiego i to znaczy tak została do dyskusji. Czy są inne propozycje? Czy mam powtórzyć jeszcze raz? Czy są inne propozycje? Proszę o zgłaszanie. Jeżeli są, to zgłaszają dla do góry, jeżeli nie. To znaczy, ja widzę, że teraz innych propozycji nie ma, chociaż, że tak powiem, tu na giełdzie przewijały się różne, prawda, propozycje. Wiem, że radni tak zwani funkcyjni uważają, ja podzielam jakby w części przynajmniej to zdanie, że powinni mieć ten procent troszeczkę wyższy, jak tutaj zaproponowany 70%. Także może ja złożę swoją propozycję, żeby zdjąć tu wiceprzewodniczącym, czyli wiceprzewodniczącym obniżyć tę kwotę do 81%. Przewodniczącym komisji podwyższyć do 71% i przewodniczącemu rady podwyższyć do 97%. Czyli byłoby tak, radny 57%, przewodniczący komisji 71%, wiceprzewodniczący rady 81%, a przewodniczący rady 97%. To pozwolę jeszcze sobie kwoty przytoczę, jakie byłyby kwoty, czyli tak. Współczynnik 57%, kwota radny bez funkcji 1132,74 zł. Przewodniczący komisji 71% współczynnik 1410,96 zł. Wiceprzewodniczący rady współczynnik 81% 1609,69 zł. Przewodniczący rady współczynnik 97% kwota 1927,65 zł. To są propozycje złożone przez pana radnego Ostrzyszka. Proszę bardzo, czy są inne propozycje? Mamy dwa wnioski pana przewodniczącego Komisji Budżetu, Tadeusza Pawlikowskiego i wiceprzewodniczącego Rady, pana radnego Sławomira Ostrzyszka. Czy któryś z panów radnych ze swojego wniosku, żeby podać pod głosowanie, czy muszę podać dwa wnioski pod głosowanie? Ale ja się pytam, może zrezygnuję. Czyli pana Tadeuszu, pana podają też po głosowaniu, tak? To bardzo proszę. Czyli pana Sławomira też podajemy pod głosowanie. Mamy dwa wnioski do przegłosowania. W związku z tym poddam pod głosowanie. Jeżeli ten pierwszy uzyska większość, to pewnie jeszcze jeden już głosowany. Tak? Pierwszy wniosek do pana Miłota, bo mogą się równać. Pierwszy, głosujemy dwa. Dobrze. Głosujemy wniosek pana radnego
Tadeusza Korwikowskiego dotyczącego wysokości procentowej współczynnika przyznawania diety radnym gminie Raszów. Propozycja pana radnego jest taka. Współczynnik 57% jest to kwota 1132,74 zł. Współczynnik drugi do przewodniczącego komisji 70% kwota 1391,9 zł. Współczynnik 85% dla wiceprzewodniczących rady kwota 1689,18 zł. Współczynnik 95% dla przewodniczącego rady gminy kwota 1887,91 zł. Poddaję pod głosowanie. Kto jest za proponowanym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Trzy są za, cztery są za. Dobrze. Kto jest przeciw? Więcej. Dziewięć za. Dobrze. Przeciw. I kto się wstrzymał od głosowania? Dwie osoby się wstrzymały. Powiedzmy teraz co na głosu. Kto jeszcze się wstrzymał? Poproszę, a pani Dorwaldo. Trzy. Ile wyszło? Pomyliłeś się pani. Głosujemy jeszcze raz. Kto jest za wnioskiem pana radnego Korwikowskiego? Ten pierwszy wniosek. Pięć. Kto jest za... Przeciw, przepraszam. Dziewięć. Kto się wstrzymał? Kto nie brał udziału w głosowaniu? Co pan uczył teraz? No właśnie, nie Jakie mamy w tym głosowaniu? Pięć za. Dziękuję. Podajemy pod głosowanie drugi wniosek pana radnego Sławomira Ostrzyszka. Propozycja jest taka. Radny, współczynnik 57%, kwota 1132,74 zł. Przewodniczący komisji, współczynnik 71%, kwota 1410,96 zł. Kwota bazowa dla wiceprzewodniczących rady, 81%, kwota końcowa 1609,69 zł. Przewodniczący rady, współczynnik 97%, kwota 1927,65 zł. Kto jest za wnioskiem pana radnego? Proszę o podniesienie ręki. Dwanaście za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Sześć. Gratuluję pan trochę i chcę pan posłuchać. To bardzo dobry wniosek. Szanowni Państwo, ja teraz piszę te procenty do uchwały i przystąpimy do głosowania w pełnej treści uchwały. Jeszcze mamy trzy głosowania do omówienia, propozycję złożoną o osobie zaprzeczających jednostek pomocniczych. Propozycja była pani Tadeusza. 22% kwota, która była zaproponowana dla szanownych profesorów. 437 zł proszę taka odpowiedź. Jest to maksymalna kwota, jaka wynika z zapisu uchwały budżetowej. Widzę, że pani Katarzyna mówi, że więcej. Tak, bo moja babcia na emeryturze więcej dostaje. Nie, nie. No co ja zrobię? Nie, więc może zostawmy, to było dołożyć radny. Mówię, że pani Katarzyna babcia więcej na emeryturze dostaje. Dodatko. A widzi pani? A ile lat jeszcze muszę czekać? Szanowni Państwo, propozycja jest 22% od kwoty bazowej.
i maksymalnie co możemy sobie z tego, co widzę tutaj dać. I tyle mamy wniosków o uchwale budżetowej na rok 2015. Są jakieś inne propozycje, może mniejsze? 10%, 15%? O, ale to jest 40%. Są 1000 milionów dodatków. Oczywiście. Zamek pierwszy jesteś, tak? To znaczy ten zapis taki procentowy o tyle, no, wiem, dobry, o tyle jest dobry, że jeżeli w przyszłym roku ta kwota bazowa wzrośnie, tak, to automatycznie... Poddamy pod głosowanie propozycję. A prowizja? Kwoty pan. Nic tu nie ruszamy. Mówimy tylko o dzieciach. To nie będzie. To nie będzie. To nie będzie. To nie pod głosowanie. Poddaję pod głosowanie propozycję złożoną przez przewodniczącego komisji budżetu. Kwota od kwoty bazowej, czyli procenty, 22% maksymalna kwota, jaką możemy w tej chwili ewentualnie przeznaczyć na diety dla sołtysów, czyli diety pomocniczych, jest to 22%, kwota policjowa 437,19 zł. To jest za powodzenie. A tu poddamy to podstawę do pytania. Kto jest za propozycją przewodniczącego komisji budżetu? Proszę podnieść ręki. To chyba jednogłośnie, fajnie, że trzeba jeszcze przez nas bardzo. Słuchaj, panie Marszu, czy jedno z tego się trzyma? A byłem pewny, że pan Marek to zobaczy. Panie Kazarzyku, proszę do pani sprawdzać. Przepraszam, muszę prowadzić na drugi koncert. Ja nie szukam, ale to jest bardzo proste. 71. Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych i przewodniczących jednostek pomocniczych gminy Raszcz. Na podstawie artykułu 25 ust. 4, ust. 6, 8 i artykułu 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy Rada Gminy Raszów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Radnym za udział w pracach Rady i jej organów, do których zostaje wybrany lub desygnowany przez wuje miesięczne diety. Paragraf drugi. Podstawą procentowego określenia wysokości diety radnych Rady Gminy Raszów jest maksymalna wysokość diety określona w paragrafie 3 punkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługującej radnemu gminy, zwana dalej kwotą maksymalną. Podpunkt 2. Ustala się zryczałtowaną miesięczną wysokość diety przysługującą Rady przewodniczącemu wysokości, przepraszam, przewodniczącemu Rady. Wysokość procentowa 97% kwoty maksymalnej. Wiceprzewodniczącym Rady 81% kwoty maksymalnej. Przewodniczącym Komisji Stałej i Doraźnej Rady w wysokości 71% kwoty maksymalnej. Radnym niepełniącym funkcji wymienionych w punktach 1, 2, 3 wysokość 57% kwoty maksymalnej. Paragraf 3. Radnemu przysługuje tylko jedna dieta określona postanowieniami w paragrafie 2 niniejszej uchwały. Paragraf 4. Panowie, dziękuję. Paragraf 4. W przypadku jednej nieobecności radnego w ciągu miesiąca na sesji rady lub posiedzeniu komisji przysługuje dieta w pełnej wysokości określonej w paragrafie 2 ust. 2. Punkt 2. W przypadku dwóch nieobecności radnemu w ciągu miesiąca dokonuje się potrącenia w wysokości 20% diety określonej w paragrafie 2 ust. 2. Podpunkt 3. Za kolejne nieobecności w ciągu miesiąca dokonuje się potrącenia po 10% za każdą nieobecność
wydać nie więcej niż 50% diety określonej w paragrafie 2, ustęp 2. Paragraf 5. Podstawą do wypłaty diet, o których mowa w paragrafie 2, ustęp 2, jest miesięczne zestawienie sporządzone przez pracownika do spraw obsługi Rady Gminy na podstawie obecności sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady. Paragraf 6. Przewodniczącym jednostki pomocniczej biorącym udział w sesji Rady Gminy przysługuje za uczestnictwo ryczałt miesięczny w wysokości 22% kwoty maksymalnej, o której mowa w paragrafie 1, ustęp 1. Paragraf 6. Podpunkt 2 paragrafu 6. W przypadku nieobecności przewodniczącego jednostki pomocniczej w ciągu miesiąca na sesji Rady przysługuje dieta w wysokości 80% ryczałtu, o którym mowa w ustępie 1. Paragraf 7. Traci moc uchwała nr 2, łamane przez 6, łamane przez 10 Rady Gminy Raczyń z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy, przewodniczącej Komisji Rady Gminy, Rady oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Raczyń oraz uchwała nr 15 łamane przez 209 łamane przez 11 Rady Gminy Raczyń z dnia 24 listopada 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 2 łamane przez 6 łamane przez 10 Rady Gminy Raczyń z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia zasad przysługiwania i wysokości diet dla przewodniczących do Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy, przewodniczących Komisji Rady Gminy, radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Rady Gminy Raczyń. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Raczyń. Nie ma Raczyń, przepraszam. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2014 roku. Kto z Państwa radnych pyta przyjęcie tej uchwały? Proszę o podjęcie. Przepraszam jeszcze. Czy my to dobrze robimy? Czy to nam się zfinansuje? Bo proszę zauważyć, w tej chwili to dopiero przyszło do głowy. Są tysiące mają pięknego paragrafu płacone. Nie, nie o to mi chodzi. Wiceprzewodniczący, bo rozumiem, że pierwsza propozycja była taka, że to się jakoś finansowało, prawda? Druga też. Dokładnie się finansuje. Sprawdzone. Tak, sprawdzone. Panie Sławku? Bo zmieniliśmy 4 punkty procentowe wiceprzewodniczący. Nie, ale jest inna ilość osób, pani Izo. Żeby to się zfinansowało, żebyśmy nie... Bilansuje się na pewno. Pan sobie to sprawdza. Liczmy na skrupulatność pana radnego Strzyżka. Pan radny Strzyżek jest bardzo skrupulatny. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 17 lat, tak? Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Jedna osoba się wstrzymała. Ile wyszło? Dobrze. Co się nie zmienia? Dziękuję bardzo. Uchwały dotyczące finansów zostały przegłosowane.